Autor filmu sugeruje, że budki z kebabem służą do walki z innowiercami. Kebab to potrawa arabska. Odmian kebabu jest około 20. W Polsce najbardziej popularna odmiana to obracające się pieczone mięso. Ich właściciele to głównie wyznawcy islamu. Mają używać sztuczne mięso lub różową pulpę czy sosy o toksycznych składnikach. W imię walki z nieislamistami podobno wrzucają do kebaba paznokcie, włosy łonowe, kał, mocz, ślinę, bakterie coli, czerwonkę, pierwotniaki, grzyby, wirusy i inne odpady. Autor podkreśla, że to nie jest reguła, ponieważ zdarzają się porządni muzułmanie. Tak czy owak, czy prawdą jest wrzucanie odpadów, moczu, kału i innych zanieczyszczeń do kebabu? Zdaniem muzułmanów jest narzucić islam Europie, a tych, którzy się nie zgodzą na ich system, wyeliminować. Tak wygląda prawdziwy islam. Za fasadą uśmiechu, życzliwości kryje się okrutna twarz wyznawców Mahometa i Allaha. Czy też jesteście zdania, aby system polityczno-religijny, jakim jest islam, powinien być w Polsce zakazane? Dobrze byłoby, aby sanepid zbadał budki z kebabem i podał do publicznej wiadomości dokładny skład kebabów. A czy wy lubicie kebaby? Może tak dla świętego spokoju lepiej jednak jeść nasze polskie sprawdzone potrawy. Piszcie, co wy o tym myślicie i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.